obiekt obok, czyli budynek usługowy z częścią mieszkalną. Tu są rozwiązania technologiczne bardzo dobre, tak bym powiedział. Itong i Silkap. Co mogę powiedzieć o tym materiale? No materiał jest o tyle dobry, że można go i przyszlifować w danym momencie, że jest i równy. Ocieplane są wieńce od razu, jak na przykład mamy towar typu tam 36,5 lub chodzi o szerokość ściany lub 40. Plus jest w zasadzie budynek przeznaczony tylko do tynku cienkowarstwowego, w zależności co jest uznane w projekcie danym, dla danego budynku, nie musi być w ogóle mieć izolacji termicznej. Co no już odchodzi nam? Jakaś tam przede wszystkim koszt wełny lub styropianu, no i oczywiście robocizna jeszcze. Są duże, dobre rozwiązania, na przykład nadproża typu TU, gdzie się tam potem wkłada zbrojenie, one są docieplane jeszcze na dodatek. I to też ułatwia, usprawnia nam szybkość wykonywania tego, bo robić, szalować to wszystko deskami. Tu mamy płytę strunową o dużej rozpiętości, gdzie się już wyklucza słupy i podciągi na tym obiekcie. Natomiast na innych są i stropy teriva, są i stropy monolityczne. No nie ma tu żadnych wątpliwości, bo jest tak rysunek bardzo czysto rozrysowany i technologicznie, jak i etapowo, co po kim robić i w jakiej kolejności. Ale w razie jakichś tam moich wątpliwości, no to je przyjeżdża czy pan konstruktor stamtąd, czy architekt, no i tam ewentualne tam sprawy nam wyjaśnia. Ale na dzień dzisiejszy to mogę pochwalić firmę, od której jest ten projekt indywidualny. Tu jest nie osób, to jest tak około 8, jak trzeba to jest więcej osób, ale w zasadzie 8 osób, którzy znają się na tej robocie, na technologii tego Itonga, są przeszkoleni i sobie bardzo dobrze radzą z tym wszystkim. Jak są takie sytuacje, jeżeli ten teren jest tak trochę ciasny, jak to w mieście, no to trzeba właśnie sobie to już wcześniej przewidzieć różnego typu, jakieś mogą wyniknąć z tego właśnie tytułu, jakieś tam przestoje, ewentualnie niedogodności. Bo to trzeba wcześniej przewidywać, że może być kłopot wjazdem, zjazdem, bo wiadomo, to wyjedzie się z takiego budynku, to jak po deszczu, to jest błoto, to trzeba od razu usunąć te wszystkie nieczystości. To jest człowiek, który wchodzi w kamizelce z miotłą na bieżąco, także nie mamy właśnie kłopotów tam nawet i ze strażą miejską, która często tędy przejeżdża, no bo to jest miasto. No ale trzeba dbać i o bezpieczeństwo na budowie, jak i o porządek, bo to jest podstawa.